Siemanko, to jest kanał Wleporama, ja jestem Bartek, zapraszam na moją recenzję motocykla Lexmoto LXS 125cc. A tak przy okazji, Lexmoto to jest dostawca motocykli na rynek angielski. Swoje Lexmoto zakupiłem z drugiej czy nawet z trzeciej ręki, aczkolwiek ma to dopiero 250 mil przejechane. Chciałem od razu zaznaczyć, że to jest mój drugi motor w życiu, trzeci czy czwarty, na którym jeździłem, więc porównuję ten motocykl do poprzednich Chińczyków i jednego skutera jako o wiele lepszy, o wiele wygodniejszy, bardziej zaawansowany, więc jeśli ktoś myśli, że mam jakieś doświadczenie na dużych motorach, to nie mam. Jeśli mam z wieloma, to też nie. To jest po prostu moja opinia na temat zakupionego motocykla. Oczywiście ktoś się może nie zgadzać, może ktoś mieć inne zdanie i tak dalej, które bardzo chętnie poznam. Napisz w komentarzu pod filmikiem, co o tym myślisz. No i mój cel zakupu motocykla był taki, że będę sobie nim dojeżdżał do pracy. A jak widziałeś, przed chwilą wyprzedził mnie jakaś o wiele większa jednostka, nawet nie wiem, co to było. Na liczniku mam pokazane 30 mil na godzinę, tyle można jechać na tej ulicy. No tamten gościu przegiął, a to jest jego sprawa. Jak dla mnie te 30 i do 50, co jechałem tym motocyklem, dla mnie całkowicie wystarcza. Nie pałowałem tego na nie wiadomo jak, bo to jeszcze jest na dotarciu, jeszcze jest oryginalny olej, więc no tak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o moje zastosowanie. Ma to niecałe 14 koni i 11 kW, 6 biegów całkiem krótkich, szóstka jest jedynie tak do podtrzymania tego 50, czy ile tam się jedzie na tej szybszego ruchu drodze. Nie wiem, czy wiesz, ale w Anglii większość dróg, tak jak ta teraz, po której jadę, można jechać 30 i tyle, a 30 na polskie to jest 48 km na godzinę. Więc jak dla mnie całą dziesiątkę, to co potrzebuję, jeździć po mieście, bardzo zakorkowanych ulicach nieraz. I tutaj w tym filmiku pokażę wam takie poruszanie się po mieście raczej bez większego ruchu. Natomiast poprzednie moje filmiki na kanale pokazują właśnie, gdzie największa bolączka jest, gdzie jest dużo samochodów dookoła i blokują drogi, czy też po prostu korkują. I nie da się jakoś przejechać tych 2-3 mil, co mam do pracy, nie stojąc w korku po pół godziny, nawet do godziny, zależnie od pory dnia i może jakiejś awarii na drodze. Nagrałem sporo materiału tym swoim GoPro 7, więc muszę tutaj teraz poprzecinać, pokazać wam jakieś lepsze sytuacje, bo naprawdę nie ma tutaj na czym się rozgadywać. Po prostu jest to 14-konny motorek, który można się świetnie po mieście poruszać. Jest wygodny, ma duże chyba 16 koła, teraz się nie omylę. Ale jeśli wejdziesz sobie na stronę Lexmoto, to tam będzie model LXS. Co prawdopodobnie w Polsce też będzie, tylko pod jakąś inną nazwą, inną firmą. No a przy okazji, jest kilka mankamentów w tym motocyklu. Tutaj na filmiku nawet jak bym dał głośniej tego ryk tego motorka, tego nie słychać, ale jak gdy jadę na nim, czuję, że przód gdzieś coś czeszczy, jakieś plastiki ocierają o siebie, ale to przy takich wyższych tylko obrotach, więc przy normalnej jeździe, nawet takiej wolniejszej niż to, co jadę teraz, to tego nie słychać, że nie wpada w takie wibracje jakieś harmoniczne, dziwne i te plastiki nie trą o siebie czy coś w tym stylu. Może kiedyś po prostu sobie to porozbieram, jakoś, nie wiem, pokleję, podkleję jakąś taśmą piankową czy jakąś gumą, podłożę, żeby się to po prostu tak nie trzęsło przy tych wyższych obrotach. Kolejnym takim mankamentem, takim minusem tego motorka jest to, że gdy sprawdzałem, jaki ma filtr powietrza, zauważyłem, że obudowa tego filtru powietrza jest rozszczelniona. Po prostu od przeciwnej strony, gdzie jest zamontowany filtr, na tej ściance jest zamontowana bateria. I ta ścianka cała jest przykręcona śrubkami do reszty puszki powietrza. Co na produkcji może tego nie było widać, ale wydaje mi się, że gdy motorek się zagrzał parę razy, ten plastik po prostu zaczął się wyginać, odginać. I ta pokrywka z tego pudełka zaczęła się otwierać, rozszczelniać. Co po prostu zrobiłem, to wziąłem taśmę do rur, tą szarą taką,
wytrzymało. Zakleiłem tą całą szparę i tak to na razie zostawiłem. Ale jeśli by tak jeździć bez tej modyfikacji, że tak powiem, to ten silnik będzie zasysał brudne powietrze nieprzefiltrowane przez tą małą, maleńką szparkę. Zaraz jak jest bateria przykręcona do tego, to tam u góry w lewej stronie, jak się patrzy od baterii, to tam jest możliwość, że masz rozszczelnione, jeśli masz taki motorek. Dobrze pamiętam, miałem kiedyś Zipa 50, Zip przez 2P. Wsadziłem do niego później podobny silnik 125, tam było na gaźniku i w ogóle. I wydaje mi się, że tamten motor, bo tam miał 4 biegi też, to tamten dobrze ciągnął, on dobrze startował, miał dość siły, że tak powiem. W porównaniu do tego, tu coś jest chyba coś inaczej, nie wiem, może to moja masa, bo kiedyś ważyłem, nie wiem, coś z 80 kg, jak jeździłem na tamtym Chińczyku, z 10 lat temu, a teraz mam 110, więc może moja waga na to wpływa, jak ten motor faktycznie przyspiesza. Ale myślę też, żeby zmienić tą przednią zębatkę na kapkę większą, bo ta ma 12 zębów, jeśli się nie mylę, a 13 już byłaby taka bardziej ciekawsza. Biegi byłyby dłuższe, byłoby nie trzeba tyle ich zmieniać i tak dalej. No i pewnie padną tu pytania takie jak, no po co kupiłem taki drogi motor, jak to jest tylko 125? Że w tej cenie mógłbym kupić jakiś używany, starszy motocykl z większą pojemnością. No to chodzi o to, że nie mam teraz prawa jazdy w momencie na motocykl i takim mogę się tutaj w Anglii poruszać. Mam też samochód, ale to już inna sprawa jest, prawda? Jeśli mówimy o motocyklu, no to nie mam prawa jazdy A, mogę jeździć do 125, ale myślę, że za rok zrobię prawo jazdy. Możliwe, że to wymienię lub też zostawię sobie to, jeśli będę z tego zadowolony. Jak widzisz na tym filmiku, na przykład jeździ autobus, on jedzie 30 na godzinę, tyle ile mu pozwala, to nie wiem, czy ma ograniczniki, czy co. Czy sam widzi, jaka jest prędkość na drodze, nie ma pojęcia. No ale to są takie zawali drogi, czasem tylko zjeżdżajmy te bus pasy i można jechać szybciej, aczkolwiek nadal jest 30 ograniczenie. A tutaj na tych pierwszych światłach, gdybym go nie wyprzedził, to bym je zatrzymał na tych światłach. Tutaj jak teraz wjadę, to akurat nie ma dużego ruchu. Jakby był większy, to bym te auta wszystkie wyprzedzał po prawym pasie i wbił się prawie na początek, nie? Tej kolejki. Jeżdżąc tym motorkiem, zauważyłem, że jako przednie zawieszenie ten widelec jest taki miększy niż ten centralny tylny amortyzator. Może to też chodzi o moją wagę, może ktoś lżejszy by tak tego nie dociskał, tego przodu, ale żeby zniwelować taki. Miałem takie uczucie, że wchodząc w zakręty tak na tym rondzie, że przód bardziej chce skręcać niż ja bym chciał, że ten motor chciałby bardziej jeszcze mocniej skręcić. Wyczytałem gdzieś, popatrzyłem o ustawieniach wysokości amortyzatorów i po prostu wziąłem ten środkowy amortyzator, ten tylny, trochę rozkręciłem, że tył poszedł niżej, że się obniżył. I co wpłynęło w sumie chyba pozytywnie właśnie na sposób prowadzenia, bo teraz mogę się lekko przechylać i ten motocykl fajnie mi skręca tak jak chce, a nie na gwałt, na jakiś szajbus czy coś. Jest gdzieś koleś na YouTubie, który ciśnie do roboty przez Londyn i też się to nagrywa, to z jego filmików wynika, tak, bo o wiele szybciej jechał niż ja tutaj. No ale to jest tylko kwestia właśnie tego, czy chce się ryzykować jakimś mandatem, jakimś zdjęciem fotoradaru czy coś. Ja już mam 3 punkty na tym na prawo jazdy, nie chcę sobie dokładać. Zwłaszcza, że mi się nie śpieszy, że jadę gdzieś na kanapkę coś zjeść, czy rekreacyjnie po prostu, nie? No i specjalnie wybrałem taką drogę, którą jadę, żebym mógł jechać do 30, do 40 maksymalnie. No z powrotem jadę 50 prawie. Z faktu takiego, że w większości miejsc jest 40-50, miejscami w mieście jest 50, a na autostrady, gdzie bym mógł jechać 70, nie mogę wjechać, ponieważ nie mam prawa jazdy. Jak zrobię prawa jazdy, tym motorem mogę wjechać na autostradę, aczkolwiek odradzam, bo jak jeździsz samochodem po autostradzie, to widzisz, że 70 to czasem jest minimum, co ludzie jadą samochodami. A tak jakbyś jechał 70, to raczej razem z tirami może by się dało wyprzedzać czy coś. Ale przy mojej masie, no to nie będzie tak ani ekonomiczne, ani
jakaś wydajna jazda po autostradzie. Edytujesz ten filmik, już mi się wydaje, że to wieki trwa, to dopiero 10 minuta, albo aż 10 minuta, więc muszę się streszczać, muszę powycinać te jakieś lepsze momenty i wam je po prostu pokazać, bo my tu gadu, a motocykl jeszcze nie widział, nie? Także podjedziemy sobie teraz z powrotem i pokażę wam już takie wycinki, gdzie jest jakieś przyspieszanie, prędkość, że tak powiem, maksymalna czy też przelotowa i pójdziemy dalej później oglądać, jak ten motor wygląda. Rozpędzać, bo tam jest limit do 40, więc nie ma sensu. No ale tak jak mówię, jeśli ktoś chce legalnie jeździć, to proszę bardzo, tutaj skręcam w lewo i zaraz znowu będzie do legalnej prędkości i zobaczcie sami. Inne miejsce, gdzie takiego dwupasu dojeżdżą, gdzie można 50 jechać. Jeszcze tylko rondo i kilka prostych, kilka rond i będę prawie zjeżdżał z tej drogi. No tak, w sumie nam się kończy. No i ocencie, zobaczcie sami.
I wydaje mi się, że jeśli ktoś waży tak 60, 70 czy nawet mniej, to taki motor będzie o wiele lepiej przyspieszał, o wiele lepiej się zbierał niż w moim przypadku, no bo te 110 moich kilo i 155 kilo motor, no to robi swoje, prawda? I tutaj chciałem pokazać, co robi się z Elką, czyli ktoś się tam uczy w tym samochodzie prowadzić, nie wiem, tam może dwie osoby jest, może więcej, nie wiem, ale gdy się zatrzymuję, ja podjeżdżam z prawej, jak światła się zmieniają, to od razu ruszam i zostawiam samochodzik w tyle. I to by było na tyle, teraz wam jeszcze pokażę motocykl. Jak na razie motor polecam, aczkolwiek za miesiąc może się to zmienić i coś wyjdzie na jaw, nie wiem. Do zobaczenia.